Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Dzisiaj pokażę Wam podstawową metodę na gotowanie kaszy jaglanej. To jest prosty przepis, który oczywiście przyda nam się do kolejnych potraw. Kasza jaglana, nie muszę dodawać, jest zdrowa, pożywna, jest świetną alternatywą chociażby dla kaszy manny, która jest przygotowywana na bazie mąki pszennej, a tutaj mamy jagła prosa. Co będzie potrzebne? Będzie potrzebna kasza jaglana, jedna szklanka i pół litra wody albo mleka. Pół litra, czyli dwie pełne szklanki, takie po brzegi, czyli w efekcie, jeśli odmierzacie szklankami 250 ml, to dwie szklanki niepełne i potem jeszcze 1/4 do połowy szklanki. To na razie idzie na bok, bo to, co muszę teraz zrobić, to wypłukać w zimnej wodzie kaszę albo w wodzie gorącej z kranu. Po co się płucze? Po to, żeby kasza potem była sypka, bo właśnie taka jest oczywiście najlepsza. Co trzeba zrobić? Opłukać w kilku wodach, albo w zimnych, aż wreszcie woda zacznie z nad tej kaszy spływać przezroczysta, albo w gorącej prosto z kranu, tylko wtedy już oczywiście nie wolno, tak jak ja, dotykać kaszy palcami, bo można się poparzyć. I jeśli płukanie było w wodzie zimnej, to jeszcze trzeba potem przelać kaszę wrzątkiem. Zasada jest taka, woda ma być zagotowana i do niej wrzucona kasza, ale ja robię trochę odwrotnie na skróty, bo wodę sobie lubię zagotować po prostu w czajniku, a można oczywiście też, jeśli wykorzystujecie mleko, czy to krowie, czy inne mleko zwierzęce, albo mleko roślinne, to najpierw zagotować sobie tutaj to mleko i w teorii jest tak, że wrzuca się kaszę. Ja sobie ją teraz już na gazie zaleję. Trzeba zamieszać. Oczywiście łyżka gdzieś mi się tu z tyłu za mną schowała. Zamieszać krótko. Tak po prostu, żeby ta kasza nie przywarła do dna. Ma zabulgotać. Jak zabulgoce, to trzeba wtedy ogień zmniejszyć i pod przykryciem gotować ją przez 15 do 18, no 20 to góra minut, a ona wtedy będzie już taka rozgotowana. Nie wiem, czy takie kasze lubicie. Ja wolę, kiedy jest jednak sypka, kiedy jest taka po prostu o grudkowatej, mimo wszystko dalej konsystencji. Ma bulgotać delikatnie. Na najmniejszym ogniu pod przykryciem absolutnie nie wolno odkrywać i nie wolno jej w międzyczasie mieszać, bo się potem porozpada, porozwala. 15 minut, czekam. 15 minut minęło, wyłączam i jeszcze 5 minut pod przykryciem, teraz w spokoju ta kasza sobie stoi. A z czym można podać kaszę jaglaną? Można po prostu dodać do niej jakiś tłuszczyk, jeśli jeszcze Wam troszeczkę będzie za mało, ale oczywiście ostrożnie, żeby tego tłuszczu nie było za wiele. Można podawać ją jako dodatek do mięs, można zaserwować ją również jako dodatek do ryb, czy składnik jakichś dań jednogarnkowych, gdzie na sam koniec, jak już wszystko jest podsmażone, uduszone, można tę kaszę dorzucić. A ja Wam gorąco też polecam zamienić płatki owsiane na kaszę jaglaną ugotowaną i zamiast owsianki, na którą już też mnóstwo fajnych pomysłów Wam podsunę w osobnym moim filmie, przygotować po prostu na śniadanie pyszną, pożywną jaglankę. Dajcie mi znać, czy macie jakieś może swoje patenty na kaszę jaglaną, z czym najlepiej Wam smakuje, w jaki sposób ją przygotowujecie. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach, a ja nie mogę się już doczekać, żeby sobie zaraz zrobić z nią pyszny, odżywczy koktajl malinowy z bananem.